Śniadanie wielkanocne w Lipniku to była prawdziwa kulinarna uczta. Stoły uginały się od tradycyjnych wielkanocnych potraw przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, aktywnie działających na terenie całej gminy Lipnik. Jednak nie tylko o pyszne świąteczne potrawy tutaj chodzi, ponieważ takie wydarzenie ma na celu przede wszystkim to, aby miło i wspólnie spędzić czas. Śniadanie wielkanocne w gminie Lipnik, w którym udział wzięli mieszkańcy gminy, zaproszeni goście, koła gospodyń wiejskich oraz strażacy, ochotnicy i społecznicy, odbywało się już po raz drugi. Andrzej Grządziel, wójt gminy, nie ukrywa zadowolenia, że cieszy się na tak pozytywny odzew ze strony mieszkańców. Jak podkreślił, wszelkie takie inicjatywy i działania są właśnie dla nich. Właśnie drugie spotkanie nasze, wielkanocne. Pierwsze mieliśmy rok temu, zainicjować taką nową tradycję śniadań wielkanocnych i Wigilii Bożonarodzeniowych. Mam nadzieję, że ona zawsze pozostanie w naszej gminie jako część obchodu Świąt Wielkiej Nocy. Myślę, że to, co się robi, robi się dla mieszkańców, a bez integracji mieszkańców nie miałby to większego sensu. Nasza praca, bowiem na dzień dzisiejszy, jak Państwo zauważyliście, mamy 12 kół, mamy 2 stowarzyszenia. Naprawdę nam to wszystko bardzo fajnie idzie. Mamy bardzo duże zaangażowanie mieszkańców w nasze takie codzienne życie. I mam nadzieję, że dzięki temu to, co robimy, ma sens. To ma naprawdę sens, bo jak powiedziałem, bez mieszkańców to by sensu nie miało. Takie spotkania są bardzo potrzebne. To nie tylko integracja i spędzanie wspólnego czasu, ale przede wszystkim podtrzymywanie tradycji wielkanocnych. To podkreślali w sobotę podczas śniadania wielkanocnego mieszkańcy gminy Lipnik. Miłe, potrzebne, jest to potrzebne, wspaniałe, można powiedzieć, jest naprawdę dla mnie jest zadowalająca. No bo się miło z kim spotkać, porozmawiać, jakieś wieści, jak to mówiąc, usłyszeć od kogoś dobrych, miłych. Także dziękuję. Tak, bardzo potrzebne, tradycja, coś wspaniałego dla mnie. Dla młodych przykład, tradycja świąteczna. Jeszcze w dobie internetu, gdzie wszyscy siedzimy. Oczywiście, że tak, 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 te nasze tradycje właśnie tego stołu wielkanocnego śniadania powinniśmy pokazywać właśnie młodzieży i dzieciom też. Bardzo potrzebny, spotkamy się raz na jakiś czas i bardzo przyjemnie jest po prostu, nie? Jeszcze w dobie internetu, gdzie wszyscy mamy kontakty tylko przez ekran. No właśnie, tak, 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 że jest bardzo fajnie i przyjemnie. Proszę powiedzieć, jakby Pani miała powiedzieć, dlaczego te spotkania są tak od Pani, naprawdę ważne, to by się Pani cieszyła na to spotkanie? Na to, że człowiek trochę wyjdzie z domu, trochę się tak rozluźni i tak spotka się ze wszystkimi, ze znajomymi, no i tak, że jest bardzo dobrze. To jest taka tradycja wspaniała, już się to powtarza, któryś tam z kolei rok. Dla nas to jest przepiękna chwila, żeby tutaj uczestniczyć razem, wspólnie z wszystkimi, którzy tutaj przybędą. No, jest pięknie, no. Jest tradycja, widać to na stołach. Jajko tradycyjne, wielkanocne, no. I jakieś właśnie te wędlinki wielkanocne, które święcimy w koszyczkach później. Także to nam wszystko przypomina tą atmosferę świąt wielkanocnych już w tej chwili. Zastawione stoły aż uginały się od wielkanocnych smakołyków i wypieków. Były także tradycyjne świąteczne wędliny i jajka na kilkanaście sposobów. Nie zabrakło również prawdziwego wielkanocnego żuru i właśnie o ten świąteczny przysmak dopytaliśmy panie z koła gospodyń wiejskich Skarczec. No musi być na swoim żur zrobiony, ukiszony, tak, żeby on miał ten barsz smak. Zakwas. Ten zakwas taki właśnie. No i potem jest kiełbaska, jest jajeczko, no jest jeszcze chrzanu troszkę dajemy, żeby był no taki bardziej smakowo odpowiedni, albo pikantniejszy, o tym powiedziałam. No taki, tak, nie za długo, bo to też potem się psuje, ale taki dobry tydzień,
potrafi właśnie z tych, ten zakwas się ukisić. O. Z czego robimy ten zakwas? Czego? To jest mąka żytnia, mąka pszenna. My jeszcze bierzemy. Tak, ale jak już niekoniecznie nie ma, no to bierzemy chleb. Po prostu chleb, skórki bądź pajdy chleba. Zalewamy wodą przegotowaną, która nam po prostu się potem nie popsuje. Ona jest zimna. Znaczy, zalewamy wodą przegotowaną i czekamy. W trakcie wielkanocnego śniadania w Lipniku nie mogło zabraknąć również występów młodych, utalentowanych wokalistów i solistów, którzy swój muzyczny kunszt szlifują pod okiem instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie. Podczas wydarzenia można było również podziwiać wielkanocne ozdoby i własnoręcznie zrobione palmy. Wisienką na torcie całego spotkania był recital śpiewaka operowego Nazara Tacyszyna. Koncert tenora z Lwowa został nagrodzony gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Katarzyna Kaszluga, STV Info.